Gigantyczne zatory w drodze na zator mają szansę wreszcie być mniejsze. Dziś pokonanie tranzytem z Kawiny czy wydostanie się z miasteczka lub dojechanie do niego to droga przez mękę. Pamiętam 10 lat temu utknąłem tutaj w korku, w zatorze drogowym. Przejechałem z Kawiny w godzinę 15 minut. To był swoisty horror, ale to jest codzienność na tej drodze. Nie od razu szło doskonale, ale wreszcie kończona obwodnica z Kawiny to dobry przykład na to, że razem da się budować wspólnymi siłami samorządu lokalnego, władz wojewódzkich i państwowych. Dla umęczonych w korkach jeszcze jeden dobry news, to nie koniec współpracy i budowania. Pod koniec tego roku, mam nadzieję, zostaną rozpoczęte prace kolejnego odcinka tejże obwodnicy w kierunku Rzozowa. Od ronda, gdzie obwodnica się tutaj kończy albo zaczyna, właśnie w kierunku Rzozowa. Jesteśmy już po decyzji środowiskowej, jesteśmy w trakcie uzyskania decyzji z RID-u i po uzyskaniu tejże decyzji rozpoczniemy prace budowlane. Jeden nowy most i rondo nie rozwiążą wszystkich problemów tranzytowej z Kawiny. Teraz czas na poważnie zająć się kluczowym węzłem i połączeniem z autostradą A4 i to kolejne pole do działania dla drogowców i samorządowców.